Miałam patrzeć na cyferki i się zagapiłam. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Agnieszka Jucewicz i mam ogromną przyjemność dzisiaj prowadzić wieczór z Tomaszem Stawiszyńskim wokół jego nowej książki Co robić przed końcem świata, której okładkę widzą Państwo tutaj między nami. Ona zaraz zniknie i będzie widać nas tylko oboje. Zanim Ciebie, Tomku, przedstawię, to chciałabym Cię zapytać, jak Ty się masz w ogóle w tych czasach dziwnych. Po pierwsze, to cała przyjemność po mojej stronie i dziękuję, że się zgodziłaś poprowadzić to spotkanie. Bardzo się z tego powodu cieszę. A po drugie, no cóż, jak się można mieć? To nie są jakieś dni radosne z różnych powodów i okoliczności pandemiczne dopełniane przez okoliczności polityczne raczej prowokują do nastrojów intensywnie melancholijnych, ale też do gniewu, o którym to pewnie gniewie jeszcze tutaj trochę porozmawiamy, który właśnie teraz na ulicach polskich miast widać i słychać. No właśnie, ja miałam zacząć od tego, że jesteśmy tacy onieśmieleni i trochę zawstydzeni tym, że tyle z Państwa się zapisało na to nasze spotkanie. Onieśmieleni, powiedzieć onieśmieleni to nie powiedzieć nic, bo byliśmy przerażeni nawet, żeśmy myśleli o tym, czy by nie zdezerterować, ale jesteśmy tutaj. Bardzo prosimy Państwa o wyrozumiałość w stosunku do naszego drżącego głosu, a zwłaszcza mojego, bo Tomkowi dzisiaj wolno wszystko. Ale ja trochę poważnie chciałabym przede wszystkim wyrazić ogromną solidarność z tymi wszystkimi, którzy są teraz w tej chwili na ulicach. Nie możemy z Państwem być, ale to jest bardzo ważne, co się dzieje w tej chwili, więc i tym bardziej doceniam tych wszystkich, którzy zdecydowali się jednak przyjść i posłuchać Tomka, także dziękuję Państwu bardzo. A teraz już oficjalnie, Tomku, Cię przedstawiam. Żebym się nie pomyliła, ja sobie się wszystko przyłączam tylko do tego, co powiedziałaś o tej solidarności zdecydowanie. Dobrze, ja tu miałam jeszcze długą listę osób, z którymi chciałabym się solidaryzować, ale to może już na końcu, jak nam starczy czasu i może też w czasie naszej rozmowy to się, ten wątek się pojawi. Nawet przed Państwem Tomasz Stawiszyński, filozof, eseista, który ukończył studia magisterskie i doktoranckie w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorem bestsellerowej książki Potyczki z Freudem, a od marca 2016 roku związany z Radiem Tok FM, gdzie prowadzi m.in. Godzinę Filozofów, Kwadrans Filozofa oraz wraz z żoną Cwetą Dimitrową, psychoterapeutką, bardzo ciekawy internetowy podcast pod tytułem Nasze wewnętrzne konflikty. A do tego dodam, że chyba od jakiegoś pół roku, o ile dobrze pamiętam, prowadzisz swój autorski podcast Skądinąd. Dokładnie od czerwca, więc pół roku z hakiem niewielkim. Tak jest. Ja jeszcze sobie przygotowałam, wiedząc o tym, że jesteś człowiekiem, który woli wielowymiarowość od jednowymiarowości, twój antybiogram. I mam nadzieję, wow, że się nie obrazisz. Bardzo jestem ciekaw. Chciałam powiedzieć Państwu, kim Tomek Stawiszyński na pewno nie jest. No więc nie jest guru, szamanem, przewodnikiem duchowym, jasnowidzem, coachem oraz instruktorem fitness. Potwierdzam wszystko. Absolutnie nie jestem nikim z tych, spośród tych wszystkich, jak których się wymieniłaś. Jak się ja cieszę. Też. Ja też. Zanim, chociaż instruktorem fitness. Och, to nie znam cię od tej strony. Nie, no żartuję oczywiście. Może wrócisz do tego, to bardzo ciekawe. Już się Państwo czegoś dowiedzieli o Tomku, bardzo intymnego, jak sądzę. Zanim cię zapytam o genezę tej książki, ja ją jeszcze raz pokażę. O. To chciałam przeczytać, co piszą o niej twoi recenzenci, bardzo wybitne postacie. Olga Tokarczuk, wreszcie moja ulubiona audycja radiowa w jednym miejscu i na papierze. Andrzej Leder, reptilianie, wiara we wszechmocną istotę, płaskoziemcy i szczucie na LGBT, mindfulness i niepohamowana konsumpcja, dziwność Polski i jej religijnego kapitalizmu. Krytyczny umysł filozofa potrafi krok za krokiem umieścić każde z tych konkretnych zjawisk we właściwym środowisku myślowym. Pokazać, jak wyrazista z elementarnych ludzkich potrzeb i uniwersalnego społecznego kontekstu, wreszcie zadać pytanie o to, czy naprawdę tak musi być. Bartłomiej Dobroczyński, psycholog, pisze tak. Stawiszyński wytacza filozoficzny proces pławiącej się w narcyzmie bezmyślności. Głównymi świadkami oskarżenia są mądrość oraz empatia. Jest mnóstwo fascynujących szczegółów i zwrotów akcji. Czytający zasiadają w ławie przysięgłych, kolejnych rozpraw nie sposób przejść bezobjawowo.
To tyle z tych tak zwanych blerbów. Chciałam cię zapytać, jaka jest geneza tej książki? Ona się składa z kilkudziesięciu felietonów, esejów pisanych na przestrzeni chyba ostatnich 2-3 lat. Skąd one się wzięły? No one są takim wyborem, to znaczy ta książka jest takim wyborem swoistym the best of z audycji, z tekstów, które były podstawą audycji Kwadrans Filozofa. To jest audycja, którą, tak jak mówiłaś, przedstawiając mój biogram, nie antybiogram, tylko biogram, prowadzę od 2016 roku w Radiu Tok FM. I to są takie mówione mini eseje, mówione felietony. Trudno mi właściwie samemu jakoś dodefiniować gatunek, do którego bym przypisał te teksty. One mają coś z felietonów, ale może są nie do końca tak restrykcyjnie skonstruowane, jak felieton skonstruowany być powinien, no bo to jest jednak taki gatunek, który ma swoje bardzo wyraziste reguły. Bliżej do esejów, myślę, tym tekstom, ale one z kolei jak na eseje są za krótkie. No więc ja używam takiego określenia zazwyczaj, że są to mini eseje albo mikro eseje. I to chyba jakoś najlepiej opisuje ich formalną strukturę, w jakimś sensie treść również. No i to był taki trochę eksperyment dla mnie. Ja się zgodziłem dosyć spontanicznie na tą propozycję ze strony Kamili Ceran, Piotra Zorcia i Macieja Głogowskiego. Oni mi tą propozycję złożyli właśnie niedługo po tym, jak przestałem pracować w Radiu RDC, gdzie prowadziłem taką czterogodzinną audycję, godzina, niedziela filozofów, czyli potyczki z życiem. I no, wiedziałem oczywiście, że jest to bardzo wymagające zadanie, żeby co tydzień mieć coś do powiedzenia. Słyszałem od wielu osób, które zajmowały się pisaniem felietonów regularnych albo właśnie takich tekstów regularnie co tydzień, autorskich, że to jest ciężki kawałek chleba i że to wcale nie jest lekkie, łatwe i przyjemne, jak często wydaje się w odbiorze, tylko że to właśnie wymaga no i ogromnej dyscypliny i też tego, żeby właśnie cały czas być na bieżąco. No ale mimo wszystko lekkomyślnie się zgodziłem i przez pewien czas te teksty, czy te pogadanki radiowe, to były pogadanki realnie rzeczywiście gadane, to znaczy mówione na podstawie notatek. Później część z tych tekstów zacząłem jakoś tak spisywać bardziej, część z tych audycji zacząłem spisywać bardziej dokładnie. Publikowałem jakieś fragmenty ich na Facebooku. To często się cieszyło jakimś zainteresowaniem, więc w pewnym momencie pomyślałem, że to w sumie jest dosyć dobry projekt na książkę, że żyjemy w czasach skomplikowanych, trudnych i takich, których nieustannie zewsząd epatują nas różne informacje, emocje, oczekiwania, proroctwa i tak dalej. I że może rzeczywiście jakoś tak przyglądając się codzienności, ale szukając w niej zarazem czegoś głębszego, czegoś bardziej uniwersalnego, czegoś, co jest pod spodem, pod tym takim naskórkową warstwą wydarzeń, no można właśnie zbudować jakąś taką całość, która będzie swoistym takim przewodnikiem po problemach, po takich największych wyzwaniach, przed którymi dzisiaj stajemy jako jednostki, nie tyle jako, nie wiem, państwa, społeczeństwa, to trochę też, ale jako jednostki, bo to są też w ogromnym stopniu rzeczy pisane z perspektywy kogoś, kto próbuje się w tym świecie zorientować, próbuje sobie wypracować jakieś stanowisko i tak dalej. Ja pamiętam, że w naszej rozmowie, którą przeprowadziliśmy niedawno, która będzie opublikowana w połowie lutego w Wysokich Obcasach Ekstra, nazwałeś te swoje eseje swoistym pamiętnikiem intelektualnym. I też powiedziałeś, że one, czy też spisanie ich, czy też mówienie ich, no bo one miały i taką formę, jakby pomaga tobie samemu jakoś nabrać dystansu do rzeczywistości, a jest chyba do czego tego dystansu nabierać.
No zdecydowanie, to znaczy to w ogóle w pewnym momencie był jeden z tytułów, o których myślałem dosyć intensywnie, jeśli chodzi o tę książkę, Ćwiczenia z dystansu, dlatego że trochę pozycja dystansu, chociaż paradoksalnie dystansu często zaangażowanego i nieunikającego zaangażowania, jest taką postawą, która mi tutaj przyświeca. Mam pewną naturalną nieufność wobec rozmaitych zbiorowych odruchów identyfikacyjnych, wobec bardzo intensywnych zbiorowych tożsamości, wobec zbiorowych emocji, które się uruchamiają wokół czegoś. I oczywiście nie jest tak, że wybieram pozycję kogoś, kto siedzi w słoniowej wieży z kości słoniowej i całkowicie nie uczestniczy, czy odmawia uczestnictwa w tym, co się dzieje. Ale jednak myślę, że takim bardzo deficytowym towarem dzisiaj, z uwagi także na skalę takiej penetracji naszego życia przez media społecznościowe i przez rzeczywistość wirtualną, że towarem deficytowym jest właśnie refleksja, pewnego rodzaju sceptyczna postawa, taka, która najpierw chce pewne rzeczy rozważyć i przemyśleć, zanim pójdzie za jakimś odruchem albo zanim w oczywisty sposób się zdefiniuje po tej czy innej stronie. Jak mówię, to nie jest, nie chcę tutaj brzmieć jak ktoś, kto odmawia takich identyfikacji, bo ja je jak najbardziej też mam i w tej książce ich absolutnie nie ukrywam i niekiedy są one bardzo mocne. Natomiast mam takie wrażenie, że z różnych powodów i na różnych obszarach dzisiejszego świata i dzisiejszej kultury i takiego zwykłego naszego codziennego funkcjonowania, właśnie zwłaszcza w mediach społecznościowych, refleksja jest czymś często niemile widzianym, jest dowodem nielojalności, jest widziana jako dowód nielojalności, jako dowód jakichś podejrzanych wątpliwości, których nie wolno mieć, bo trzeba jednoznacznie i definitywnie dzisiaj stać po tej albo po tamtej stronie, albo dać lajka, albo dislajka, bądź też należy coś udostępnić z oburzeniem albo z euforią. I ten rodzaj takiej dominującej binarności, dominującego dualizmu, który mamy dzisiaj w środowisku, w którym funkcjonujemy, nie sprzyja refleksji, często też jest wobec niej wrogo nastawiony, a mi rzeczywiście tego rodzaju postawa jakoś przyświecała. Uważam, że refleksja to jest jedyne, co nas może jeszcze uratować w ogóle. Tak, nazywasz się też rzecznikiem wątpliwości i zresztą ten motyw wątpliwości się pojawia bardzo w wielu twoich esejach, jako coś właśnie cennego i deficytowego zarazem dzisiaj. Powiedz mi, skąd ten tytuł, co robić przed końcem świata? Czy ty masz, naprawdę wierzysz, że ten koniec świata jest rychły? No jakby się rozejrzeć, wyjrzeć za okno i jakby spojrzeć wstecz na ostatni rok, to rzeczywiście można nabrać wręcz takiego przekonania, ale co ty No, myślisz? tutaj trzeba bardzo ważyć słowa, bo wejdziemy właśnie w rejestr tematów wrażliwych i drażliwych. Ale najpierw o tytule chwilę. Tytuł jest po prostu zaczerpnięty z jednego z rozdziałów, z jednego z tekstów, który tak się właśnie nazywał i który dotyczy kwestii zmian klimatycznych i tego, jak właściwie jednostka wobec zagrożeń planetarnych powinna się opowiedzieć, czy w jaki sposób powinna wobec tych zagrożeń zareagować, jakie zająć wobec nich stanowisko. Ja mam wrażenie, że zdominował ten dyskurs ekologiczny czy proekologiczny taki model bardzo zindywidualizowany, bardzo indywidualistyczny właściwie, tak by należało powiedzieć, w którym to jednostka i jej styl życia jest w centrum. I też w związku z tym jednostka jest kimś, kto niesie na sobie odpowiedzialność za losy świata poniekąd. To znaczy jest takim punktem, w którym rozgrywają się rzeczy fundamentalne. W momencie, kiedy decyduje o tym, żeby wyrzucić śmiecie do tego albo innego pojemnika, kiedy zamawiam w restauracji takie czy inne danie, kiedy idę do sklepu albo ekologicznego, albo nieekologicznego, kiedy kupuję coś i później niosę to w
plastikowej siatce, no to wówczas dzieją się rzeczy, które rozstrzygają o losie planety. Niemniej jednak takie drobne wszystkie rzeczy, które wymieniłeś, mają znaczenie, jakby złożone no właśnie, razem. Właśnie też chcę o tym powiedzieć, że to nie oznacza, że jestem zwolennikiem tego, żeby wyłącznie w plastiku wszystko opakowywać i wyrzucać śmiecie, gdzie popadnie i mieć to wszystko w ogóle gdzieś. Natomiast mam wrażenie, że nastąpiła pewna głęboka nierównoważność pomiędzy taką perspektywą, która wskazuje na systemowy charakter zagrożeń, które wiążą się ze zmianami klimatu i wskazuje na to, że mamy do czynienia z sytuacją, kiedy no 80% gazów cieplarnianych, jak pokazują szczegółowe badania, to są gazy cieplarniane emitowane przez kilkadziesiąt korporacji, które pompują to dzień w dzień do atmosfery. Natomiast my tkwimy w jakimś sensie w takiej bańce, w której właśnie pokazujemy, jak bardzo restrykcyjnie stosujemy się do różnych ekologicznych zaleceń i tępimy z wielką swadą i z wielką zapalczywością tych, którzy się do tych zaleceń nie stosują. I Michael Mann, taki bardzo zresztą wybitny klimatolog, człowiek, który właściwie poniekąd zdefiniował to pojęcie efektu cieplarnianego, no on zwraca uwagę na to, że znaczy on jest w ogóle bardzo radykalny, bo on twierdzi, że tego rodzaju indywidualizm i tego rodzaju koncentracja na indywidualnych wyborach to jest właściwie forma negacjonizmu klimatycznego. To jest de facto kapitulacja z tak dążenia do rozwiązania realnego tych problemów. Natomiast no, ja mam wrażenie, że po prostu tu jest pewnego rodzaju przechylenie, które w ogóle dla współczesnej późnokapitalistycznej kultury jest charakterystyczne. My żyjemy w takim świecie, w którym jednostka niesie na swoich barkach odpowiedzialność za wszystko, za sukces życiowy. Za co jeszcze właśnie? Za sukces życiowy, za stan emocjonalno-psychiczny, za powodzenie w związkach. To wszystko w tych narracjach dzisiejszej kultury jest, że tak powiem, wynikiem osobistych cech, wysiłków, zaniechań, bądź też jakichś uwarunkowań negatywnych, ale wyłącznie prywatnych, jednostkowych. I to, mam wrażenie, jest kolejna jeszcze, tylko już taka zupełnie nie do uniesienia cegła, którą nam się kładzie na głowę. To znaczy, jak żyję w świecie, w którym czuję się niepewny co do tego, co właściwie jutro się ze mną stanie i czy będę miał pieniądze na to, żeby przetrwać, czy nie zostanę wyrzucony z pracy, czy nie zostanę za moment zredukowany, kiedy doświadczam wielopoziomowych upokorzeń związanych z właśnie brakiem stabilności zatrudnienia, zarazem z no, pewną presją kulturową związaną z tym, że jak nie zarabiam tych pieniędzy, to jestem postrzegany jako ktoś leniwy, jako ktoś, kto jest niezaradny, kto nie umiał sobie w takim razie w odpowiedni sposób poradzić. No przecież dostał wędkę, ale ryby nie złowił, a tam inni tych ryb nałowili nie wiadomo ile. No więc doświadczam jako jednostka żyjąca w tej kulturze, nie mówię teraz personalnie o sobie, choć wiele spośród tych rzeczy, o których piszę, też jest oczywiście moim osobistym doświadczeniem, ale myślę, że doświadczamy dzisiaj takich wielopoziomowych niepewności, niestabilności, tego, że mnóstwo z naszej energii kieruje się w stronę takich bardzo bazowych, bardzo pierwotnych obszarów, po prostu zwykłego biologicznego przetrwania własnego i swojej rodziny. I jeszcze nagle dowiaduje się, że w zasadzie przeze mnie za chwilę planeta się skończy, ludzkość się skończy, będzie zagłada ludzkości i koniec. Wyobrażam sobie, że na przykład wielu ludzi z pokolenia starszego niż ja, niż my, takiego pokolenia, nie wiem, ludzi dzisiaj 60-70, którzy już stali się w ogóle jakąś taką figurą, nie wiadomo skąd i nie wiadomo jak to się stało, figurą jakiegoś potwornego komanda śmierci, które zniszczyło nam planetę właściwie celowo i dalej chce jeszcze dokonywać tych strasznych zniszczeń. I wydaje mi się, że
to jest coś takiego, co z jednej strony napędza fantazje apokaliptyczne rzeczywiście, to znaczy ten rodzaj poczucia, że my żyjemy w świecie, który jest niepewny, niestabilny, w którym nie mamy się na czym oprzeć, prowokuje nas do fantazjowania o końcu świata, o apokalipsie, bo apokalipsa w chrześcijańskiej kulturze to jest coś takiego, co z jednej strony wprawdzie jest niefajne i przynosi wiele cierpienia, ale z drugiej strony ma pewną komponentę soteryczną, bo przynosi też zbawienie, przynosi właśnie uwolnienie, wybawienie, coś takiego, co nas uwalnia od tego. To Piotr Augustyniak sporo o tym pisał właśnie, o tej podwójności fantazji apokaliptycznej w zachodnim Tylko, że świecie. Wiesz, ja też takie mam poczucie, że po pierwsze tej niepewności i poczucia właśnie tego, że świat się za chwilę skończy, to ta pandemia nam jeszcze dołożyła w jakimś sensie. I myślę, że też oczywiście popularność tego spotkania i temat tego spotkania, też to fakt, że on wzbudził takie zainteresowanie, też jakoś to się do tego ma. Jasne. Ale chcę powiedzieć, że no nie wiem, bardzo trudno jest myśleć o tym końcu świata jako o czymś wyzwalającym. Może te osoby, które są wierzące, mogą sobie pozwolić na taki komfort. Natomiast w zlaicyzowanym świecie naszym również. Ja myślę o innego rodzaju wyzwoleniu, wiesz, nie o takiej fantazji, że to jest coś takiego, co nas właśnie uwolni w sensie pozytywnym, tylko myślę bardziej o takim nieświadomym procesie fantazjowania czy pragnienia, które nie jest w sposób taki oczywisty właśnie, powiedzmy, związane z jakąś fantazją czegoś dobrego, czegoś, co przyniesie nam szczęście, tylko jest raczej jakimś rodzajem poczucia, że już nie da się więcej funkcjonować w tym świecie i wtedy przychodzą jakieś wyobrażenia, jakieś obrazy, które w jakimś stopniu my się możemy tego bać właśnie, możemy być tym przerażeni, możemy tego starać się to za wszelką cenę od siebie odepchnąć, ale mam wrażenie, że ta fantazja apokaliptyczna jest w dużym stopniu związana właśnie z tym, że dotarliśmy do momentu, w którym życie w tym świecie jest trochę niemożliwe, to znaczy ono jest tak trudne i ono jest tak źródłem tak potężnego dyskomfortu, że potrzeba czegoś, co w jakiś sposób nam to opowie, co nada temu jakiś sens, albo właśnie nas z tego świata katapultuje. No i właśnie, myślę, to co to miałoby być według ciebie? To znaczy, jak byś odpowiedział na to pytanie, co robić przed końcem świata? Kiedy taką dominującą emocją jest lęk i też wszystkie badania teraz pokazują, że w zasadzie zaburzenia lękowe za chwilę jakby przeskoczą depresję, ale też depresja też bardzo często z zaburzeniami lękowymi jakoś się ma, a jak wiemy, że to jest taka choroba cywilizacyjna, która za chwilę będzie na pierwszym miejscu, więc co robić? Bo jeszcze cię zapytam, to zapamiętaj to pytanie, sobie zachowaj. Ale ja chcę tylko wtrącić taką uwagę, że ludzie jakoś próbują się ratować i sięgają po to, co ta kultura ma im do zaoferowania i co ty bardzo często krytykujesz, prawda? Jak na przykład tak zwaną kulturę terapeutyczno-duchową, to nazywasz. I tam są różne rzeczy i różne techniki samorozwojowe, ale też mindfulness i coaching właśnie. No i wiesz, można z jednej strony powiedzieć, że one mają jakiegoś rodzaju jakby ciemne strony i za chwilę pewnie o nich będziesz chciał powiedzieć, no ale to jest pod ręką i jak zapytasz indywidualne osoby pojedyncze, to w przypadku niektórych to się nawet sprawdza. Tak, no wiesz, jedno słowo jeszcze a propos tej apokalipsy, która różnymi drogami, różnymi kanałami przychodzi, właśnie różne przyjmuje postacie. Chciałem do tego nawiązać, co wcześniej mówiliśmy o tych narracjach związanych ze zmianą klimatyczną, katastrofą klimatyczną, która z jednej strony jest pewnym, nazwijmy to, faktem o charakterze biologiczno-przyrodniczym. To znaczy po prostu są jakieś procesy w atmosferze, które będą prowadziły do takiego to a takiego stanu tej atmosfery za jakiś czas. No ale właśnie innym porządkiem poniekąd jest ten porządek wyobrażeniowy, ten porządek naszych lęków, naszych fantazji, też pewnych zbiorowych odpowiedzi na te kwestie i tego, w jaki sposób my je staramy się
sobie opisać. I mam wrażenie, że tutaj właśnie ten rodzaj takiego języka, który w pewnym momencie zdominował przekaz takich radykalnych ekologów, języka nadchodzącego końca, tego, że należy podjąć się praktyk wysoce ascetycznych i tylko to jeszcze ewentualnie pozostało do zrobienia, porzucić dobra materialne, porzucić zbytki, przyjąć tryb życia skromny i ograniczony do bardzo bazowych działań. To w dużym stopniu jednak są takie motywy, które powtarzają się cyklicznie w historii, bo jak zajrzymy do książek, które opisują okres średniowiecza, to mamy tam bardzo często, nie wiem, w XIII wieku, w XIV wieku też taki rodzaj wzmożenia apokaliptycznego i też mamy takich wędrownych apokaliptyków, którzy wzywają do ascezy i do tego, żeby porzucić dobra materialne. I nie chcę powiedzieć, że porzucenie dóbr materialnych będzie nie bezskuteczne, czy że nie przyniesie, gdybyśmy wszyscy porzucili dobra materialne, no to na pewno oczywiście tak by się stało, ale to gdyby ludzie przestali do siebie strzelać, to by nie było wojen i nie byłoby przestępstw i wszyscy bylibyśmy szczęśliwi generalnie. I gdyby nikt nie kradł, no to wtedy też nie byłoby różnych innych problemów. I gdyby też nikt innych, żaden człowiek nie zabijał innego człowieka, no to też byłoby o wiele lepiej. Więc no nie da się jasne. No dokładnie, ale to są moim zdaniem twierdzenia ekwiwalentne. To znaczy argument z tego, że gdyby wszyscy coś robili, to by jakoś było, który częstym jest argumentem także w tych rozmowach, wydaje mi się właśnie tego rodzaju argumentem. I dlatego bliżej mi do takiego myślenia o problemach jako o pewnych wyzwaniach o charakterze systemowym czy społecznym, które rozwiązuje się też na poziomie politycznym, a nie tylko w wymiarze jednostkowym, chociaż też to nie jest tak, że to są jakieś takie ścisłe przeciwstawienia, ale myślę, że w dużym stopniu, to jest bardzo ciekawe też ostatnie zdanie, kiedy popatrzymy, kiedy się zaczyna tego typu radykalna ekonarracja, to znaczy kiedy w ogóle zaczynamy się interesować problemem katastrofy klimatycznej na poważnie, bo o tym, że ten proces zachodzi w przyrodzie, wiemy no od lat 70. Tam są już pierwsze rozstrzygnięcia, nawet polityczne rozstrzygnięcia, które się wtedy odbywają. Mamy cały ruch ekologiczny, który zaczyna o tym mówić. No, wszystko wiemy tak naprawdę na ten temat. Natomiast właściwie to jest ostatnia dekada. A tak na dobrą sprawę to jakieś właśnie ostatnie tam 7-8 lat. I no nie trzeba jakiejś tam super spostrzegawczości, żeby zobaczyć, że to w sam raz są jakieś odległe konsekwencje, znaczy bliskie w sumie, ale odległe, bo nie takie super bezpośrednie, kryzysu finansowego i tego momentu załamania się kompletnie funkcjonowania klasy średniej i takiego rozmontowania tej jakiejś w miarę stabilnej struktury rzeczywistości. I teraz z jednej strony jest ta apokalipsa, która się jakoś uruchamia moim zdaniem jako pewna fantazja, bardzo też uwodzicielska paradoksalnie. Ona jest przyciągająca właśnie. Ona może ja nie widzę w niej nic uwodzicielskiego, szczerze mówiąc. Nie, ona też nie uwodzi, bo ja się jej boję generalnie. Natomiast no właśnie, myślę, ale że cały czas mam wrażenie, że chcesz uciec od pytania mojego, co robić przed końcem świata i no jednak się zgadzasz z tym, że jakby ta narracja apokaliptyczna jest jakby bardziej uruchomiona w ostatniej dekadzie czy w ostatnich 13 latach, bo wiele rzeczy naraz się nakłada, tak? Najpierw ten kryzys finansowy, później ta katastrofa ekologiczna, która stała się czymś no jakby codziennością naszą. Nie jest ta wiedza nie jest dostępna tylko i wyłącznie jakiejś grupie ludzi, którzy tylko tym klimatem się zajmują, ale jest ogólnodostępstwa. To wszystko stało się realne. Do tego teraz doszła pandemia, która niedługo będzie już z nami prawie rok. Swoją drogą, jak sobie pomyślę, że to już tyle czasu upłynęło, to naprawdę jest niesamowite. I co zrobić z tym? Co zrobić z tym lękiem? No ludzie jakby próbują w różny sposób to ukoić. Ty właśnie te sposoby bardzo często krytykujesz w swoich esejach, jako rozumiem wytwór systemu, ale nie jest to takie oczywiste. No bo oczywiście to są bardzo trudne i fundamentalne pytania i gdybym znał na nie odpowiedź, to tak naprawdę
No nie wiem, znaczy nie ma na nie pewnie odpowiedzi takiej, pewnie nikt ich nie zna, bo świat by pewnie inaczej wyglądał, gdybyśmy mieli te Mówisz o tym odpowiedzi. pytaniu, co robić przed końcem świata, tak? Czy jak poradzić Tak, sobie z ale lękiem? nie, tak, jak sobie z tym wszystkim w ogóle poradzić? To jest strasznie trudne. To może Natomiast łatwiejsze myśl. ci zadam, czego nie robić przed końcem świata. No, to chyba jest jeszcze nawet trudniejsze. Nie, ale myślę poważnie, że odpowiedź mam z tej perspektywy, z której mówię i z tej perspektywy, z której piszę. To moja odpowiedź jest oczywista. Myśleć należy przed końcem świata. To znaczy, myślę, że jesteśmy w takim. Ja mam takie wrażenie, przynajmniej, że funkcjonujemy trochę. Znowu, w dużym stopniu z powodu mediów społecznościowych i rzeczywistości wirtualnej. To nas jakby w taką sieć jakąś wplotło wszystkich, w której działamy bardzo często w sposób odruchowy, w której ewokowane są niezwykle silne emocje, w której codziennie są jakieś apokalipsy właściwie. Żyjemy w stanie permanentnego wzmożenia. Permanentnego stanu mobilizacji i gotowości, wciąż uważając na to, co piszemy, żeby ktoś tylko nie posądził nas o jakieś straszliwe intencje, bo jak już nas posądzi w internecie, to koniec. Nie mamy z tego żadnej możliwości wyjścia. Możemy ewentualnie składać samokrytyki tylko. W takim poczuciu, że właśnie musimy nieustannie się opowiadać po jakiejś stronie. I teraz to. Wraz z kryzysem, tym kryzysem, o którym mówimy cały czas, tym kryzysem finansowym, ale związanym też z pogłębianiem się nierówności. Niedawno, na dniach dosłownie, ukazał się nowy raport Oxfamu, czyli tej organizacji, która bada te kwestie nierówności właśnie, z którego wynika, że są one najwyższe w ogóle kiedykolwiek. I ten wzrost w pandemii był skokowy. Rzeczywiście bogaci stali się jeszcze bogatsi, a biedni jeszcze biedniejsi w pandemii. Co było do przewidzenia jakoś też, prawda? Bo Tak. każdy kryzys to powoduje. Absolutnie. I mam wrażenie, że podstawowym problemem dzisiaj jest brak możliwości negocjowania, debatowania, rozmawiania i wolnego myślenia o pewnych kwestiach. To znaczy, mam poczucie funkcjonowania w świecie na poły zautomatyzowanym, w którym coś samo zawsze za nas podejmuje decyzje, pewne rzeczy się wydarzają po prostu, a my jesteśmy wprzęgnięci w ten mechanizm i zobowiązywani nieustannie do tego, żeby żyrować takie albo inne rozwiązania. Ty też Właśnie czas. w. Przepraszam, że ci przerwę. No, może dokończ, bo nie chcę ci. Nie, mówię o tym tylko, że to już było dosłownie ostatnie zdanie, że no, to nie jest kondycja, powiedziałbym, która sprzyja temu, żeby rozwiązywać realne problemy. Myślę, że w ogromnym stopniu wiele spośród tych rozpoznań, w których funkcjonujemy, i tych wyobrażeń o tym, jak powinno być, i jak co by nam pomogło, i co by nasze problemy rozwiązało, jest aspektem tych problemów. Ja tam cytuję taką myśl Jamesa Hillmana, który jest bohaterem, jednym z głównych bohaterów tej książki, która brzmi, że wyobrażenie lekarstwa jest częścią choroby. I to jest bardzo głęboka myśl, wbrew może temu, że ona tak sobie A co brzmi. wyjaśni, No, wyjaśni. on powiada, że często jest tak, że. Oczywiście tu jest pewna wizja podmiotowości, czy wizja człowieka zakorzeniona w tradycji psychoanalitycznej, więc się tu mówi, czy zakłada, że my nie jesteśmy racjonalni, świadomi wyłącznie i ze sobą sami tożsami. I jak coś postanawiamy, to właśnie tak jest, tylko że pracują w nas jeszcze różne inne aspekty, różne inne wymiary, których działania my nie dostrzegamy. I często sami siebie wyprowadzamy w pole, często wcale nie chcemy z pewnych sytuacji, o których wydaje się nam, że są źródłem dyskomfortu, wychodzić, bo z innej strony one także czemuś służą, czy też nam w czymś pomagają, paradoksalnie. No więc to jest taka myśl, która mówi, że taka odruchowa wizja lekarstwa, które ma
zniwelować dyskomfort po prostu, które ma spowodować, żeby tego dyskomfortu czy tej trudnej sytuacji, w której jesteśmy, nie było, która się często pojawia. No paradoksalnie właśnie nie jest czymś, co nas realnie z tej sytuacji wyprowadzi, tylko może być czymś, co jeszcze głębiej nas w tej sytuacji, nas w tę sytuację wepchnie, co jeszcze nas w niej zakotwiczy mocniej. No i to jest, myślę, doświadczenie chyba wielu z nas, którzy stykają się z takim fenomenalnym, niezwykłym zjawiskiem, że niekiedy wchodzimy nieustannie w te same sytuacje, które okazują się problemowe i trudne dla nas, mimo że za każdym razem obiecujemy sobie, że tego nie zrobimy. No i tutaj trochę coś takiego działa. To, co też jest ważne, na co zwracasz uwagę, to jest to, że jakby dzisiejsza kultura promuje zdrowie, siłę, młodość, sprawność, jakby bardzo trudno jest wytrwać w sytuacjach, które przedłużające się frustracji, że jakby nie ma języka do opowiadania o kruchości, też piszesz o tym, że to nie jest świat dla kruchych ludzi na przykład, tak, o słabości, o kryzysach psychicznych, wciąż brakuje języka do tego i taki język w przypadku takiego kryzysu, jak jest pandemia na przykład, bardzo by się nam wszystkim przydał, myślę, że wszystkim byłoby nam lepiej, tak, jest to niezwykle trudne, kiedy świat jest zbudowany na takich filarach właśnie mocy, supermocy i że jak tobie coś dolega, to natychmiast masz się naprawić, bo inaczej jakby wylecisz poza nawias. I jednym z moich ulubionych twoich esejów w tej książce, zapewne wiesz, jest esej, który poświęcasz Andrzeju Gołocie, a tak naprawdę Andrzej Gołota, a sprawa Polska. I on właśnie mówi, mówisz tam o tym, jak ważne jest, żeby wytrzymać w tej sytuacji takiego dysonansu poznawczego, kiedy doświadczamy jakiegoś takiego właśnie zdziwienia jakby światem, czy też to samo się tyczy trudnych uczuć, czyli wytrwania w trudnych uczuciach. Myślę, że taki trening tego, żebyśmy umieli być przy swoim lęku, chociaż to jest bardzo nieprzyjemne, czy przy swojej niepewności, to tak naprawdę mówisz, że jest panaceum na tą rzeczywistość. To tak naprawdę powinniśmy robić przed końcem świata, prawda? Nie uciekać od tego, tylko jakby być przy tym. I jedna z naszych czytelniczek, bo ja tutaj, naszych słuchaczek, przepraszam, bo ja Państwa widzę i słyszę i podczytuję tutaj Państwa pytania różne, tylko po prostu tak jestem skupiona na Tomku, że nie wiem, w którym momencie mogę zadać je. Ale jedna z naszych słuchaczek właśnie mówiła, że oprócz myślenia ważne jest czucie. A ja bym dodała, że właśnie bycie, zwłaszcza przy tych uczuciach, które są trudne. I zaraz znajdę ten fragment z mojego ulubionego eseju. Przypomnę tylko dla tych i w ogóle powiem tym, którzy nie znają tej historii, ale Tomek w eseju Gołota w krainie dysonansu poznawczego opisuje bardzo słynny mecz bokserski, w którym nasz rodak został w 90 sekundzie powalony przez amerykańskiego mistrza Louisa Lennoxa. Tak jest. Pamiętna walka. Oglądałem, pamiętam. Pamiętasz? No i właśnie Tomek zwrócił uwagę, że pan Andrzej miał dosyć charakterystyczną minę w momencie, kiedy został znokautowany i przeczytam, jak Tomek to widzi. Pozostawiliśmy Andrzeja Gołotę na ringu chwilę po tym, kiedy sędzia ogłosił koniec walki. Charakterystyczna mina, uwaga, wyrażająca bezbrzeżne zdumienie, zaskoczenie, konfuzję i wiele zapewne jeszcze innych emocji i wglądów za chwilę zniknie z jego twarzy. Właśnie, otóż to. Natomiast gdybym mógł się cofnąć w czasie, pisze Tomek, i coś Gołocie powiedzieć w tym momencie, to krzyknąłbym: panie Andrzeju, niech pan w tym na moment zostanie i niech pan nam o tym opowie, bo tak naprawdę rozpaczliwie potrzebujemy takich doświadczeń i rozpaczliwie potrzebujemy nauczyć się o nich sobie nawzajem opowiadać. O ile oczywiście nie chcemy, żeby rozpętała się tutaj w końcu prawdziwa wojna domowa. I tutaj ty masz na myśli Polskę, ale tak w zasadzie cały świat, tak? Tak, no tak, przypomniałem sobie tę walkę. Ja w ogóle bardzo lubię pana Andrzeja Gołotę z różnych powodów. To jest człowiek zresztą z ogromnym dystansem do siebie i też naprawdę znakomitym poczuciem humoru. Ale też cenię go za te przegrane walki właśnie. To znaczy myślę, że on mógłby być takim nauczycielem dla wielu z nas i dla też pewnego, nie tylko takiej mentalności, powiedziałbym, polskiej, która no jest niezwykle mocno skoncentrowana na tych aspektach honorowych, na
niezwykle czuła na swoim punkcie, przekonana o swojej ważności i omnipotencji, ale także nauczycielem dla współczesnej kultury skoncentrowanej właśnie wokół sprawności, wygrywania, sukcesu, pięcia się po szczeblach, etc. Ponieważ on, będąc zarazem, to jest bardzo ciekawe połączenie, bo on będąc, i co do tego zgadzają się wszyscy mistrzowie boksu i znawcy boksu, będąc jednocześnie wybitnie utalentowanym pięściarzem, człowiekiem, który zna ten boks znakomicie, jest świetny technicznie, nie wytrzymywał psychicznie tych sytuacji konfrontacji w ringu. W pewnym momencie coś tam się z nim działo i albo uderzał poniżej pasa, albo uciekał z ringu, albo nie chciał wyjść. Jest taki słynny jego pojedynek z Mike'iem Tysonem, kiedy on po trzeciej rundzie czy po którejś już nie chciał wyjść. I siedział i mówił swojemu trenerowi Lou Duvie, że nie chce, a on nie przyjmował tego do wiadomości i wpychał mu ochraniacz do ust i krzyczał na niego, kazał mu tam iść, a pan Andrzej właśnie absolutnie odmawiał. I powiem szczerze, że właśnie za to go ogromnie lubię i jakoś myślę, że jest ważną postacią, że jakoś poprzez to jego doświadczenie można by oswajać tego rodzaju sytuacje. W tym jest coś bardzo ludzkiego, w tym jest coś takiego, co w zasadzie chyba znane jest każdemu z nas, co właśnie kompletnie rozbija taki mit Supermana, odpornego całkowicie na wszystkie, wygrywającego za wszelką cenę, niszczącego przeciwnika, etc. No ale widzisz, nie wszyscy się z tym zgadzają. Ja się z tym akurat zgadzam, ale jeden z naszych słuchaczy pisze tak. Czy cenienie za przegrane walki nie jest pójściem na łatwiznę? Sympatia dla martyrologii jest prosta. A nie, wcale nie dla żadnej martyrologii. Nie, martyrologia jest właśnie takim uwznioślaniem. Jest zamianą przegranej w zwycięstwo. A ja mówię o docenieniu przegranej, żeby ona nie stała się wcale zwycięstwem, tylko żeby była przegraną jak najbardziej, żeby była momentem, w którym człowiek nie wytrzymuje napięcia. Poza tym w ogóle wydaje mi się, że ten rodzaj takiej obsesyjnej koncentracji na wygranej, to jest bardzo mocno widoczne w sporcie i w tych potężnych emocjach osobliwych, które się uaktywniają, i w tym obsadzeniu takim potężnym tej sytuacji wygranej. Myślę, że my wszyscy w ogóle wyrastamy w takiej atmosferze, i to już jest, teraz już zaczynam mówić na poważnie, znaczy wcześniej mówiłem na poważnie, ale trochę z przymrużeniem oka. Nie, no ja mam nadzieję, że cały czas mówisz na bardzo poważnie. To wiadomo. Ale wiesz, mam wrażenie, że wyrastamy w takiej kulturze i moim zdaniem kultura sportu jest pewnym elementem istotnym tej kultury, właśnie szerszej, w której przegrana nie powinna występować. Przegrana jest końcem świata, jest jakimś absolutnym, no właśnie czymś, co nie powinno się zdarzyć, co jest nieuwzględniane w rachubach, co przynosi wstyd, co jest powodem do strasznego żalu i jakiegoś wstydu, i w ogóle należy wtedy spuścić głowę i jak najszybciej się rozwiązać. Ale nie masz poczucia, że troszkę się to zaczyna zmieniać, w tym sensie, że ci krusi, o których piszesz, że to nie jest świat dla nich, że trochę zaczynają dochodzić do głosu, nawet w tych mediach społecznościowych, w których cały czas mam wrażenie, że chętnie się pokazuje sukcesy i dyplomy niż porażki, ale też są takie głosy. Nie wiem, z takich popularnych stron jest choćby, przepraszam, ale tak ta strona się nazywa Chujowa Pani Domu, która obśmiewa właśnie perfekcjonizm taki domowy, który jest bardzo uwalniający, uważam, bardzo popularna strona. Jest magazyn Porażka, są pojedyncze osoby, które piszą właśnie o swoich kryzysach psychicznych czy o swoich różnych niepowodzeniach. Wciąż jest to pewnie nisza, ale mam wrażenie, że takich głosów jest coraz więcej. To na pewno się zmienia, rzeczywiście. Jest jakiś rodzaj backlashu w związku z tym dominującym modelem człowieka sukcesu, zawsze uśmiechniętego, sprawnego, doskonale zarządzającego sobą. To też jest takie pojęcie, które zrobiło
dzisiaj niezwykłą karierę. Zarządzamy sobą, zarządzamy swoimi związkami, no właściwie wszystkim zarządzamy, tylko jakoś pandemią się nie udało No tak, to zarządzić jest taka niestety. kalka z korporacyjnego języka, prawda? Tak, ale to jest też część tej takiej właśnie głęboko zakorzenionej jednak w... Myślę, że sobie tego często nie uświadamiamy, że to jest coś głęboko zakorzenionego w kapitalizmie, co się bardzo ściśle łączy z dominującymi warunkami, w których funkcjonujemy, ekonomicznymi i co jest stosunkowo nowym wynalazkiem, to znaczy takie przekonanie, że ja jestem wyłącznym twórcą swojego sukcesu, jakąś kartą niezapisaną właśnie, która ma zostać sama przez siebie wymyślona, zapisana i wyłącznie na podstawie własnych korzystnych predyspozycji wewnętrznych czy jakichś aspektów, cech, etc., że będzie właśnie podążała w życiu przed siebie i osiągała kolejne sukcesy, a jak tego nie zrobi, to właściwie jest jej wina czy jej odpowiedzialność. I no, to jest coś takiego, co pojawia się właśnie w XIX wieku na dobrą sprawę, w połowie XIX wieku, wraz z rozwojem kultury poradniczo, takiej czy tak, poradniczej po prostu, wraz z publikacją bodaj w 1854 roku książki Samopomoc Samuela Smilesa, pierwszej takiej książki, w której powiada się wprost, że awans społeczny nie jest w ogóle związany z kwestią położenia w drabinie społecznej, jakimikolwiek uwarunkowaniami o charakterze właśnie społeczno-politycznym, tylko jest wyłącznie efektem wewnętrznej mobilizacji, siły woli i tak dalej. I to się bardzo mocno zakorzeniło i myślę, że w naszym myśleniu jest bardzo obecne tego rodzaju podejście, w myśl którego widzimy sukces jako dzieło jednostki, porażkę jako dzieło jednostki i w myśl której właśnie czynniki społeczne, czynniki polityczne, rzeczywistość, w której żyjemy, ma znaczenie, jeśli w ogóle, to drugorzędne albo trzeciorzędne. Tymczasem można na to zupełnie inaczej spojrzeć, można właśnie zobaczyć. A, no i dlatego mam tyle krytycznych rzeczy do powiedzenia o coachingach różnych, o kulturze terapeutycznej szeroko rozumianej, nie o psychoterapii jako takiej, tylko o pewnej pop adaptacji tego języka. Bo dziś mam w ogóle wrażenie, że psychoterapia się pod wieloma względami staje taką ona miała taki moment intensywnego romansu z kapitalizmem, mam wrażenie, a dzisiaj się staje coraz częściej chyba przestrzenią na przykład jakiejś wolności, to znaczy taką sferą, w której wreszcie można mówić to, co naprawdę się myśli i czuje, bo już tego nie można bardzo często mówić ani w swoim otoczeniu bliskim, ani wśród znajomych, ani w mediach społecznościowych, etc. Więc myślę, że o tym jeszcze możemy jakby co to porozmawiać, ale tutaj te wszystkie opowieści o samorealizacji, o zarządzaniu sobą, o zwiększaniu swojego potencjału i tak dalej, no one, nie twierdzę, że one czasami mogą nie przynieść korzystnego efektu, no ale jak wiadomo, jak, nie wiem, zażyjemy heroinę, to też poczujemy się dobrze, jak... No nie robiłabym takich porównań jednak, one są... Dlaczego? Nie, no ja myślę, że to właśnie jest, ja będę bronił tego porównania. No to może na przykład jak wypijemy kieliszek whisky, to poczujemy się odważniejsi i stres nam odejdzie, ale to nie znaczy, że w jakikolwiek sposób rozwiązaliśmy w cudzysłowie swój problem związany z nieśmiałością, stresem i tak dalej. Myśmy ten problem tylko zamaskowali. Rozumiem cię. Ja tutaj chciałam tylko jakby się lekko zbuntować w tym sensie, że w tym, co nazywasz terapią, znaczy tą kulturą terapeutyczno-poradniczą, czy też tymi technikami rozwoju, tam się mieszczą bardzo różne rzeczy. I masz tam taki światowy bestseller typu The Secret. Dla tych, którzy z Państwa, którzy nie wiedzą, jest to po prostu jakiś, sprzedał się w wielu, wielu milionach, a jego przewodnią myślą jest to, że pozytywne myślenie przyciąga pozytywne rzeczy, a głównie pieniądze.
ale nie wiem, czy ktokolwiek z Negatywne ośmiu. negatywne rzeczy przyciąga, Tak, to jest istotny i aspekt nie wiem tego. tylko, czy ktokolwiek z tych milionów, czy też naprawdę kilkudziesięciu milionów ludzi, którzy nabyli tą książkę i się nią zachwycają, stało się milionerami, czy tylko wyłącznie autorka tej książki. No, no, w każdym razie to bije jakieś straszne rekordy popularności. Ale w tej kulturze znajduje się też taka osoba jak Brené Brown. Na pewno o niej słyszałeś. To jest socjolożka bodajże, czy doktor nauk społecznych, której przewodnią myślą jest takie kultywowanie jakby kruchości, wrażliwości w sobie, bezbronności. To jakieś bardzo bliskie temu, co ty mówisz też. Także tam się znajdują bardzo różne rzeczy. Tak, tak, jak najbardziej. Dlatego oczywiście, znaczy, wiesz, zbiorczym mianem kultury terapeutycznej za Ewą Ilus, bo to ona używa tego sformułowania, chociaż nie ona jest jego autorką, to się jeszcze od Filipa Riffa wywodzi, czyli od takiego socjologa w latach 50., 60., piszącego amerykańskiego, zresztą pierwszego męża Susan Sontag. Który jako pierwszy właściwie w ogóle zdefiniował to pole kultury terapeutycznej, z tym, że on to jeszcze trochę inaczej traktował, bo on w ogóle on pokazywał, że w dzisiejszym świecie narracja terapeutyczna, i o to w dużym stopniu chodzi, także w tym moim użyciu tego terminu, stała się taką dominującą narracją tożsamościową. To znaczy, że dzisiaj językiem psychoterapii my sobie sami siebie poniekąd opowiadamy. My nasze doświadczenia, nasze przeżycia, nasze różne interakcje z innymi rozpatrujemy w kategoriach, które mamy od myśli Ja psychoanalitycznej, rozumiem, nie wiem, tutaj psychoterapeutycznej. chciałam cię zapytać o to, no bo wiesz, no ten wgląd psychoterapeutyczny też właśnie daje jakiś wgląd, prawda? Rozumiem, że to, czego ci brakuje jakby do pełni tego człowieczeństwa, czy też opowiadania o tym, co to znaczy być człowiekiem, czy co to znaczy przeżywać, to dobrze by było, żeby poza językiem terapeutycznym był też język ekonomiczny, język naszych uwarunkowań społecznych, kulturalnych. Tak chodzi o to, że my nie jesteśmy tylko jakby, mówiąc brzydko, produktem naszej przeszłości, naszych pokoleń i tak dalej, naszej osobistej historii, ale też bardzo wielu elementów, które są wprzegnięte w naszą historię, tak? To, kto w jakiej rodzinie się urodziliśmy, też w sensie ekonomicznym czy społecznym, w jakim mieście, w jakim kraju, jaki mieliśmy kapitał społeczny, to wszystko też jest, ma znaczenie, tylko że po prostu o tym rzadko mówimy. No albo prawie wcale. To znaczy, dla mnie oczywiście problemem jest właśnie dominacja tej jednej perspektywy. Dominacja takiego języka indywidualistycznego i takiego myślenia w kategoriach indywidualistycznych. Czasami pewne formy narracji terapeutycznych w to wpadają również wtedy, kiedy na przykład kontekst świata zewnętrznego w ogóle nie istnieje w myśleniu, w jakiejś szkole czy w jakimś podejściu, kiedy wyłącznie kieruje się zainteresowanie na osobisty, prywatny świat i prywatną historię jednostki, no to to mi się wydaje jednak mocno wprzęgnięte w ten system, o którym mówimy, no bo właśnie wyłączające pewien aspekt bardzo istotny, który często jest aspektem fundamentalnym, często jest właśnie dokładnie tym, na co należy zwrócić uwagę. I oczywiście popularny argument, który się w takim momencie pojawia, to taki, że nie zmienisz świata, nie zmienisz systemu, ale możesz zmienić siebie. No więc myślę, że to jest podstępny argument bardzo, dlatego że w moim przekonaniu już samo włączenie tego kontekstu i samo spojrzenie na własną sytuację w określony sposób pogłębia rozumienie tej sytuacji i wpływa także na mnie samego. To znaczy, jeśli mogę, bo mam do tego język, jeśli mam do tego także przestrzeń, żeby w jakiś sposób wypowiedzieć, tak jak to się dzieje teraz na ulicach miast. Jest język, są symbole, jest pewna przestrzeń, jest pewna narracja i to jest pewna też, to jest pewien sposób jakby, nazwijmy to, pracy z własną frustracją również, z tym, co się z nami dzieje. Ta frustracja zresztą jest pewnym sygnałem, jest czymś, co wyprowadzać ma nas na ulicę i prowadzić do zmiany o charakterze systemowym. Przecież oczywiście można by powiedzieć, że jeżeli ktoś się wściekł, przeczytawszy
dzisiejsze uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, no to być może, nie wiem, mama mu dawała do czytania jakieś rzeczy, jak był mały i w związku z tym dlatego się tak bardzo zdenerwował, albo też z różnych powodów negatywnie reaguje na dyskurs prawniczy i tak dalej, że powinien bardziej nad sobą pracować i panować, etc., ale to by było kontrproduktywne i antypolityczne w gruncie rzeczy, a tym samym antyspołeczne, no bo właśnie znowu zamykające mnie w takiej jednostkowej, prywatnej perspektywie i zupełnie ignorujące cały wymiar społeczno-wspólnotowy, w którym żyję. Owszem, i to o to zaraz chciałabym cię zapytać, to znaczy o to, w jakim świecie ty byś chciał być, to a propos wspólnoty. Natomiast ja chcę tutaj stanąć w obronie psychoterapii, która też jest różna, są psychoterapie bardzo różne i oczywiście. Wszystko jest wrzucone do jednego worka. I myślę, że psychoterapia też bardzo się zmienia i bardzo się uwrażliwia na te warunki społeczne i ekonomiczne i widzi to i polityczne też, tak? Bo też polityka bardzo mocno weszła do Jasne. gabinetu w ostatniej dekadzie i ma realny wpływ na to, jak my funkcjonujemy. Nie, ale ja naprawdę to, co powiedziałem, i naprawdę tak uważam, że zresztą no, napisałem książkę też dość krytyczną wobec kultury terapeutycznej, czyli potyczki z Freudem. Pod wieloma względami dzisiaj mój punkt widzenia na tę dyscyplinę się zmienił zdecydowanie, ale myślę, że także dlatego, że po pierwsze już rzeczywiście od pewnego czasu się dosyć dużo na ten temat mówi. Sami psychoterapeuci i piszą na ten temat teksty i się nad tym zaczynają poważnie zastanawiać, jak włączyć ten wymiar społeczno-polityczny, bo on ich też zaczyna dotykać po prostu i też ich No tak, zaczyna to bardzo angażować. trudno jest być dzisiaj neutralnym psychoterapeutą, chociaż taka by powinna I być bardzo podstawa dobrze. tego zawodu. Tak. Bardzo dobrze, Natomiast moim jeszcze zdaniem. jedną chciałam uwagę o frustracji, o której mówisz, że to, jak rozumiem, twój bunt przeciwko tym różnym technikom samorozwojowym, jeżeli chcemy tak uogólniać, też wiąże się z tym, że one często służą pacyfikacji różnych frustracji i właśnie zauważeniu na przykład nierówności społecznych, tak? Czymś takim jest mindfulness, skądinąd mówić, że samo w sobie jest bardzo ciekawą i pożyteczną techniką pracy z własnym umysłem, ale bywa wprzęgnięte w cały ten korporacyjny system, gdzie po prostu służy na przykład pacyfikacji niezadowolenia pracowników, tak? No właśnie, dokładnie tak jak na poziomie społecznym, te duże narracje indywidualistyczne też służą utrwalaniu takiego porządku wolnorynkowego, porządku, w którym jesteśmy takimi atomami osobnymi, każdy sobie powinien sam radzić, każdy powinien zadbać o siebie, jeśli o siebie nie zadbał, jeśli znalazł się w złej sytuacji, to jest to jego wina najwidoczniej, musi nad sobą bardziej popracować, mamy tutaj dla niego poradniki, warsztaty, albo oczywiście za odpowiednią opłatą, no a jak nie zebrał, no to trudno, no to sobie nie poradził, no No bo tak wiesz, bywa. ludzie myślący wspólnotowo są szalenie niebezpieczni. Z tego Oczywiście. widać to na ulicach dzisiaj, ale widać, no wiesz, są samowystarczalni na przykład. No, nie no, oczywiście, że tak. I to akurat jeżeli chodzi o to instalowanie tych różnych podejść w korporacjach, to jest taki mikromodel właśnie tego funkcjonowania społecznego. To znaczy mamy środowisko, które bardzo często jest środowiskiem nieprzyjemnym, toksycznym, jest tam dużo takiego, no nie wiem, i frustracji, i przemocy, i jakichś różnych zachowań, które, i nie wiem, i słabej płacy, i tak dalej, i tak dalej. I nagle przychodzi, czy otrzymuje się narzędzie, dzięki któremu właściwie cała ta frustracja ma szansę w jakiś sposób, jeśli nie wyparować całkiem, to zostać jakoś zmodyfikowana tak, żeby nie była tak bardzo dotkliwa, a ona Na jest przez przykład reakcję. na przykład szybki kurs medytacji. Na przykład szybki kurs medytacji, jaki otrzymali pracownicy pewnej sieci kawowej zamiast podwyżki i się zbuntowali w pewnym momencie, no bo twierdzili, że właśnie generalnie potrzeba im po prostu pieniędzy więcej, bo zarabiają bardzo mało, a nie medytacji, która ma spowodować, że oni uznają, że a w zasadzie to te pieniądze nie są im potrzebne.
No więc, A ale to mógłbyś jak. jeszcze kurs na przykład odżywiania się powietrzem, bo są też takie, nie wiem, wegetarianizm No. to się chyba nazywa. Tak. Podobno, czyli nigdy nie sfilmowano nikogo, kto by faktycznie nie jadł i odżywiał się wyłącznie praną przez miesiąc. Przecież Ale mamy jak dzisiaj wiemy takie z teorii możliwości. spiskowych, brak dowodów świadczy tylko o tym, że na pewno takie osoby istnieją. Naturalnie, naturalnie, oczywiście tak to działa. Natomiast jeszcze chciałem jakieś słowo dodać do tego, o czym mówiłaś, bo pytałaś mnie jeszcze o te kwestie krytycznego nastawienia do tych różnych metod. Ja mam jeszcze, powiem z innego porządku trochę, ale to też jakoś łączy się w ogóle z tym wszystkim, co mówiliśmy wcześniej o dzisiejszej kulturze, o tym nacisku na sukces, na sprawność, kulturze, z której śmierć została też wyeksmitowana tylnymi drzwiami i gdzieś w ogóle jej nie ma, a jak się zdarza, to jest efektem jakichś zaniedbań właśnie, a nie składową ludzkiej kondycji. Otóż mam wrażenie, że jest coś tak naprawdę w tych wszystkich dyscyplinach, w tych wszystkich opowieściach o samorealizacji, w tych wszystkich takich narracjach, które mobilizują nas do nieustannego przekraczania kolejnych naszych ograniczeń i do tego, żeby się piąć do przodu, na szczyt wchodzić i tak dalej. Coś jest w tym dla mnie bezdusznego, jakiegoś takiego okrutnego jest w tym coś, wiesz? Coś takiego, co wyłącza, no bo to pięknie brzmi i to są fantastyczne opowieści, dopóki jesteś młoda, zdrowa i dobrze ci idzie. I I to masz zazwyczaj, kasę. i masz kasę. I zazwyczaj właśnie osoby, które jakoś głęboko są przekonane do tych narracji, no to są ludzie, którzy spełniają jakąś część spośród tych atrybutów. Zazwyczaj są młodzi i sprawni, czasami są trochę starsi, ale też jakoś sprawni. A pozostałą część bardzo by chcieli mieć i wierzą przez pewien czas, że dzięki tym właśnie sposobom to uzyskają. Natomiast zupełnie nie widać tych osób, które i one jakoś tak się nie łapią do tych narracji, które no, doświadczają ich ciemnej strony. To znaczy, doświadczają zarówno w takim sensie, że ze strony osób bardzo mocno w tym zatopionych, doświadczają jakiegoś rodzaju odrzucenia i braku akceptacji w momencie, kiedy coś im się nie udaje i kiedy ponoszą jakieś porażki, kiedy chorują, kiedy no, generalnie nie idzie im tak, jak powinno iść. Wtedy okazuje się, że te wszystkie wspaniałe opowieści są bezlitosne, jeśli chodzi o lokowanie odpowiedzialności za to właśnie w tej osobie. Nikt zasadniczo nie będzie specjalnie się opierał przed takim właśnie definiowaniem tego jako funkcję pewnych jednostkowych zaniedbań albo jakichś niedociągnięć. I to bywa często bardzo trudne, bardzo ciężkie, to jest bardzo ciężkie doświadczenie często. Znam takie naprawdę historie też bardzo dramatyczne osób, które na przykład wprzęgnięte zostały w tę upiorną machinę pozytywnego myślenia o swoim stanie zdrowia i tego, że jak będą wystarczająco dobrze nastawione do tego, żeby wyzdrowieć, to wyzdrowieją, bo choruje tak naprawdę ten, kto chce chorować i to mu coś załatwia. Ta choroba jest komunikatem od naszej nieświadomości albo czegoś tam Tak, jeszcze. to jest I straszne. To pisała o tym między innymi Barbara Ehrenreich, chyba, nie wiem, czy jej książka tak. o tym, jak chorowała na raka i właśnie bardzo się buntowała przed takim narracją właśnie odpowiedzialności za to, że ktoś ściąga na siebie chorobę. To jest potwornie okrutne. Tak. Tak, to jest. Ale wiesz, to często jest tak, przepraszam, że te narracje, które nam się wydają dość niewinne i nie dostrzegamy, że one mają ten element, że one właśnie bardzo subtelnie wciągają nas w tego rodzaju sposób myślenia, co właśnie wiąże się z tym, że i to jest moje poczucie, które od dawna mam i takie wrażenie, które mam od dawna i się staram o tym dużo, dużo od dawna pisać. Że w ogóle mam wrażenie, że mało jest w dzisiejszym świecie miejsca na chorobę, na starość, na śmierć, na nieszczęście, które jest nieszczęściem, a nie tylko nieszczęściem, które się zamieni w szczęście za chwilę.
na złe zakończenia, na brak happy endu, na sytuacje, w których po prostu wszystko idzie najgorzej, jak mogłoby iść. Ja mam takie wrażenie, że z jednej strony widzę to wszędzie dookoła, to znaczy z jednej strony wiem, że po prostu z tego się składa życie. Wszyscy znamy sytuację, kiedy niestety, ale mimo pozytywnego nastawienia wszystko poszło najgorzej, jak mogło. Mimo wysiłków nie udało się pokonać choroby, mimo jakichś jak najlepszych intencji i szczerych pragnień i wysiłków i motywacji doszło do jakiejś katastrofy i z różnych powodów, nie wiem, komuś się nie udało, ktoś stracił pieniądze, ktoś popadł w potworne problemy i tak dalej. No wciąż jest to obarczone ogromnym wstydem i no nie tak, wiem, no ale... tak, są takie osoby jak ty, które starają się to zdemontować. Ja też staram się to zrobić w swoich tekstach i mam wrażenie, a przynajmniej mogę mieć nadzieję, że takich osób będzie coraz więcej. Mam też poczucie, że ta pandemia trochę też coś zmienia, że coś się w ludziach otworzyło, że właśnie ten wstyd o mówienia o tym, jak jest komuś trudno, jak coś przeżywa w sposób być może nieadekwatny do tego, co obowiązuje, się uwalnia. Jasne. I moim zdaniem w ogóle najważniejsze jest właśnie to, i trochę też o to mi chodzi w tej książce, w tych tekstach, w książce, która w drugiej połowie roku się ukaże, mojej jeszcze, która już została napisana, a poniekąd jakby dotyka podobnych obszarów, tylko w sposób taki usystematyzowany i bardziej rozległy. To jest próba właśnie konstruowania takiego języka, którym da się o tym mówić i który to włącza. To znaczy języka, który nie uważa, że zawsze wszystko musi być dobrze, który nie uważa, że wszystko musi się dobrze zawsze skończyć, tylko który godzi się, czy wytwarza pewną przestrzeń do tego, żeby rozmawiać o sytuacjach, kiedy już się okazało, że nie będzie dobrze. Bo to jest najgorsza sytuacja. Mamy dopóki jeszcze nie wiemy, czy będzie dobrze, czy będzie niedobrze. Mówię oczywiście na ogólnikach, ale mam nadzieję, że Państwo rozumieją, o co mi chodzi i że jakoś Państwo swoje doświadczenie mogą w te ogólne formuły wpisać. No, Państwo chyba rozumieją, chcę ci powiedzieć, bo pokazują się ostatnio. Dziękuję, szanowni Państwo rozmówcy, że o tym mówicie, o tym, co mówisz teraz właśnie. Cieszę się, znaczy no, to są trudne rzeczy, ale cieszę się, że jakoś to udało się nam nazwać i mam wrażenie właśnie, dopóki jeszcze nie wiadomo, czy będzie dobrze, czy będzie źle, to i my sami i wszyscy dookoła nas i cała ta kultura jest w pełnej mobilizacji, żeby tłumaczyć nam, że musi być dobrze, musi być dobrze, trzeba zawsze mieć nadzieję, trzeba zawsze myśleć, że będzie dobrze, po prostu... Nie nastawia się, że będzie źle, będzie dobrze, tylko że w bardzo wielu przypadkach właśnie nie jest dobrze i później zostajemy, powiedziałbym, rozbijając trochę powagę tego wywodu, jak Himmelsbach z angielskim po prostu. Nie wiem, czy Państwo znają, to jest piękna anegdota. Piękna anegdota o Janie Himmelsbachu, który on gdzieś namawiany był podobno do występu w jakimś filmie, w którym po angielsku mówiono za granicą, no i namawiano go tam, on tłumaczył, że angielskiego nie zna, więc go namawiano, żeby się tego angielskiego nauczył, no i on miał odpowiedzieć, że owszem, no może się nauczy, no ale tam potem zrobi ten film i wszystko tam jakoś przejdzie, no i później na końcu zostanie z tym angielskim. No i to po co ma się uczyć? No więc tutaj trochę też tak jest, że zostajemy z tą narracją, że po prostu miało być dobrze i wszystko będzie fantastycznie, albo że musimy być silniejsi, musimy być lepsi, musimy właśnie sprawniejsi być jeszcze. Tymczasem znamy to, myślę, wszyscy. No, są sytuacje, w których nie, tak nie jest właśnie. Jest najgorzej, jak tylko może być. Najgorzej, jak nie tylko masz może poczucia, być. Że to się właśnie teraz weryfikuje trochę? W tym sensie, no, psychiatrzy mówią o tym, że mają bardzo dużo nowych pacjentów, klientów, psychoterapeuci również, którzy trafiają teraz do gabinetu. Natomiast ci, którzy wcześniej byli jakby ich pacjentami, część z nich ma się bardzo dobrze, część z nich oczywiście ma więcej objawów, ale mówię o tych pacjentach, ale nie mam na myśli tylko i pacjentów, psychoterapeutów i psychiatrów, ale myślę w ogóle o ludziach, którzy przeżyli dużych,
utrat, którzy właśnie skonfrontowali się z jakimiś olbrzymimi życiowymi porażkami, którzy potracili pracę, pieniądze, że oni w jakimś sensie mają ten język do rozmawiania o tym, co się dzieje w tej chwili, że już w takich sytuacjach byli. Na przykład myślę o osobach, które od lat żyją w zamknięciu. Tak, dla nas jest to coś niesamowitego, nowego, przytłaczającego, a przecież no, takich osób jest wiele. Czy ty myślisz, że ci właśnie krusi paradoksalnie w tej sytuacji, która jest, nie odnajdują się jakoś lepiej? Myślę, że na pewno część z tych osób, które doświadczały różnych tak zwanych zaburzeń psychicznych, jakiegoś cierpienia psychologicznego po prostu, to są osoby, które miały pewnego rodzaju poczucie, które ja w zasadzie czynię mottem do tej swojej książki. Czyli takie poczucie, że coś jest nie tak z tym światem. Że jest pewnego rodzaju rozłączność pomiędzy tym, co nieustannie o nim słyszymy, co nam się mówi, że powinniśmy robić, że powinniśmy czuć, że powinniśmy wykonywać i tak dalej. A tym, jak to realnie w ich przeżyciu czy w doświadczeniu wyglądało, jak one faktycznie postrzegały rzeczywistość, jak postrzegały relacje często międzyludzkie. I myślę, że dla tych osób, zwłaszcza ta pierwsza faza pandemii, to mógł być taki moment, oczywiście jeśli mówimy o ludziach, którzy mają pewną poduszkę socjalną czy bytową, to znaczy taką, która umożliwia im funkcjonowanie społeczne i nie powoduje, że znajdują się nagle w jakiejś bardzo dramatycznej sytuacji ekonomicznej, ale nawet może taka dramatyczna sytuacja też takie doświadczenie odsłaniać. Otóż mam wrażenie, że rzeczywiście to mogło być takie dla nich przeżycie, że a nie mówiłem. Przecież mieliście rację, ludzie, mieliście rację, czując się tak, jak się czujecie. Rzeczywiście to wszystko właśnie. Jest... Życie jest trudne, rzeczywistość jest opresyjna, większość tak. Sobie słabo radzi. Absolutnie, to właśnie chcę też przekazać wszystkim tym z Państwa, którzy nas oglądają i mierzyli się z takimi kłopotami wcześniej, przed pandemią i tak widzieli rzeczywistość jako brutalną, jako pod wieloma względami ułożoną właśnie dla sprawnych i silnych, absolutnie mieliście rację. I teraz to widać, kawa na ławę to zostało wyłożone, mam wrażenie. Ja chciałam jeszcze dojaśnić, bo to w pośrednictwie mediów to może trochę zniekształcać, ale to, że my się uśmiechamy, czy nawet śmiejemy, to nie znaczy, że naśmiewamy się z tych osób, nie, o których nie, mówimy, przeciwnie. Bo ja na przykład mogę absolutnie się do nich zaliczyć i po prostu ja się również zaliczam. Więc to jest taki uśmiech identyfikacyjny, powiedziałabym. A to ładne określenie w ogóle, bardzo mi się podoba. Uśmiech identyfikacyjny. Rozpoznajemy się w tej grupie w każdym razie. Tomku, bo mija nam czas bardzo szybko, jestem nawet zdziwiona, bo właśnie spojrzałam na zegarek, ale jeszcze chcę ci zadać jedno bardzo ważne pytanie i ja wiem, że ty uważasz, że ono jest trudne, ale ja, bo już ci je zadałam przy okazji naszej rozmowy, która się ukaże za miesiąc prawie. Jakiego ty byś świata chciał? I czy ty uważasz, że w ogóle ten świat, który jest, ma szansę się zmienić trochę w kierunku tego świata, który byś chciał? No nie wiem, czy ma szansę. Bardzo bym właśnie chciał, żeby miał szansę się zmienić, ale to na pewno jest bardzo trudne i biorąc pod uwagę też moment, w którym jesteśmy, tak przypuszczam, ten moment też takiego radykalnego konfliktu, bardzo głębokiego mam wrażenie konfliktu, który no, przez środek jakoś tak zachodniej kultury przechodzi, nie tylko w Polsce on się rozgrywa, tylko się rozgrywa na całym świecie, na różne sposoby, ale w zachodniej kulturze mam wrażenie, ten konflikt jest bardzo taki fundamentalny i coraz ostrzejszy i też zatopiony w takim widmie internetowym właśnie. I przez to widmo jakoś też wykrzywiany, karykaturalizowany i nakręcany w dużym stopniu. No więc szczerze mówiąc, jakoś nie jestem tutaj specjalnie optymistycznie nastawiony. Musiałoby się faktycznie wydarzyć coś
coś przełomowego bardzo. Nie wiem, czy pandemia będzie takim przełomem. Raczej to, co do tej pory wynika z pandemii, wskazuje na to, że mamy do czynienia z procesem zaostrzania się tych wszystkich kwestii, które dotąd były obecne. Co W sensie masz prawda, na myśli pogłębiające się nierówności, polaryzację poglądów, tak? tak, ale też na przykład potężną ekspansję teorii spiskowych, o czym też Mhm. jest sporo w tej książce, bo jest kilka takich tekstów, które dotyczą właśnie teorii spiskowych, co jest bardzo niepokojące z różnych powodów, ale przede wszystkim moim zdaniem, przede wszystkim dlatego, że to nie jest tylko kwestia oczywistych teorii spiskowych, ale też różnych narracji, których używamy w sporach politycznych, że wprowadza się do obiegu narzędzia, które umysł wyprowadzają daleko, daleko na manowce. Nie rozstrzygam teraz, czy pewne aspekty teorii spiskowej, takiej czy innej, są zgodne z rzeczywistością, czy nie są zgodne. Bywa, że są zgodne, są spiski, zdarzają się, ale to jest taka sytuacja jak to, że zepsuty zegarek dwa razy wskazuje na dobrą Poprawnie godzinę. godzinę. To jest po prostu koincydencja, a nie wynik tego, że jest jakiś proces poznawczy w teorii spiskowej obecny. Natomiast to są narzędzia, które z jednej strony, myślę o tych teoriach, takie porównałbym je do wirusa rzeczywiście, to znaczy do czegoś, co zasiedla nasz umysł, jest pewną maszyną do produkowania różnych fantazji, do takiego zagospodarowywania emocji, do tłumaczenia świata, do wskazywania wrogów i konsolidowania się w swojej grupie, co nam trafia w bardzo pierwotne potrzeby i bardzo pierwotne lęki, które w dzisiejszym świecie nie zostają w żaden sposób ukojone. Ale zarazem oddala nas od rzeczywistości, oddala nas od siebie nawzajem i też wpędza nas w takie spirale, w których my nie jesteśmy w stanie się zatrzymać, bo kto wejdzie raz do świata teorii spiskowych, ten musi się pożegnać z nadzieją, bo stamtąd nie ma wyjścia po prostu. Nie ma wyjścia. Jak się już raz w to wejdzie, to trzeba naprawdę ogromny wysiłek wykonać, żeby z tego No tak, ale wyjść. myślę, że różne rzeczy się dzieją równolegle i rzeczywiście jest to, o czym ty mówisz, ale też równolegle ja widzę na przykład bardzo duże takie wspólnotowe jakieś wzmożenie, właśnie myślenie o wspólnych sprawach, jakby właśnie, zwłaszcza w tym młodszym pokoleniu. Po prostu widzę to, ono ma swoje różne ułomności związane z tym, że to są ludzie młodzi i na przykład bezkrytyczni wobec siebie często. Ale ma też jakąś taką ogromną siłę napędową i wspólnotową, i no nie wiem, jakoś bardzo się tego trzymam. Natomiast dobrze, porzućmy tą rzeczywistość, która jest, bo widzę, że tutaj z nią jest kłopot, żeby z niej zrobić coś sensownego szybko. Ale jakbyś miał sobie wyobrazić ten swój świat wymarzony, to jaki byś chciał, żeby on był? Raczej bym skromnie tutaj myślał, bo też wiem, że bardzo łatwo się osunąć w utopię, jak się tak można fantazjom oddać. Na pewno wydaje mi się, że chciałbym jednak świata mniej brutalnego znacznie, bo ten mam za bardzo brutalny, za taki, który wbrew pozorom, za pewną zasłoną jest jednak bezwzględny pod wieloma względami. Oczywiście, jak to porównamy ze światem sprzed 300 lat albo z innymi miejscami na świecie dzisiaj, to wiadomo, że mamy do czynienia z zupełnie innego typu brutalnością. No, No ale ale to nie właśnie znaczy, może nie. że... Może warto nie rezygnować i z tej perspektywy, o której właśnie powiedziałeś. Jasne, jasne, jasne. To znaczy warto sobie oczywiście to wszystko obrać w pewnych proporcjach. Natomiast tak... Myślę, że bym bardzo chciał, ale nie wiem, jak to by trzeba było zrobić, ale takiego świata, którego krwiobiegiem nie są pieniądze, bo w tym świecie, w którym żyjemy, pieniądze, i to akurat dotyczy już całego globu, pieniądze są po prostu wszystkim, wszystkim. Pieniądze decydują o istnieniu i nieistnieniu, mimo tego, że narracja, z którą się znowu stykamy na takim poziomie oficjalnym, nazwijmy to, mówi dokładnie coś innego. Mówi, że właśnie pieniądze wcale nie są najważniejsze, że liczą się różne inne rzeczy.
A jednak okazuje się, ale to wiedzą ci, którzy nie mają tych pieniędzy, Oczywiście. to wtedy się dopiero Tak przekonują. jak o zdrowiu najwięcej wiedzą ci, którzy właśnie je stracili. Właśnie. Właśnie. No dobrze, to I. świat mniej brutalny, bez pieniędzy, co jeszcze? Wiesz, ja w zasadzie jestem gnostykiem, z takim gnostykiem nieprzekonanym do istnienia jakiejś transcendencji, tylko raczej mam takie wrażenie, że ten świat jest taką niezbyt fajną przestrzenią, w której my sobie wypracowujemy ogromnym wysiłkiem jakiś rodzaj no, takiej przestrzeni bezpiecznej, w której możemy doświadczać różnych pięknych rzeczy. I trudno mi jakoś tak afirmacyjnie bardzo o całym świecie mówić, ale no, zlikwidowałbym parę takich, powiedziałbym, nieusuwalnych aspektów ludzkiej kondycji. Myślę, że jest potwornie dużo cierpienia w tym świecie i ona jest no, na przerażającą skalę. Od takiego przyrodniczego świata, w którym jest mnóstwo brutalności i cierpienia po świat ludzkiej kultury. No i gdyby się dało w jakikolwiek sposób trochę, ale nie na zasadzie coachingowo-represyjnej, wyprzeć to cierpienie poza nawias, udawać, że go nie ma, tylko realnie go złagodzić, no to je złagodzić, no to by było tak, to byłbym za takim światem. Czy to byłby, to już będzie bardzo proste pytanie, czy to byłby świat, w którym w szkołach filozofia jest przedmiotem jakby ujętym w systemie nauczania od No najmłodszych lat? tak, no tak, absolutnie. Oczywiście. To skądinąd nie jest przypadek, że jej nie ma dzisiaj, myślę, bo to jest właśnie taka dyscyplina, która odbiera poczucie oczywistości. Przynajmniej jeżeli jest odpowiednio uczona, jeżeli jest przedstawiana zgodnie ze swoją historią, a nie w taki sposób, że oto gdzieś w którymś momencie tej historii odkryto, jak jest naprawdę. No tak, myślę, że to by było naprawdę potencjalnie rewolucyjne, gdyby w szkołach filozofia jako przedmiot obowiązkowy się Ja myślę, znalazła. że to było to bardzo wartościowe, ale zadam Ci też pytanie, bo tutaj się pojawiło pytanie, myślę, że dosyć istotne w kontekście Twoich różnych wypowiedzi. A fragment świata, który Pana Tomasza autentycznie cieszy, to jaki? Rozumiem, że tego świata dzisiaj, który jest, taki właśnie, jaki jest. To mój dom na przykład bardzo mnie cieszy i moi bliscy mnie cieszą w tym domu i w ogóle mnie cieszą moi bliscy. Pies też w tym. To wyspa Korfu też mnie niezwykle cieszy. To jakieś miejsce zupełnie niezwykłe. Trafiłem do tego miejsca z uwagi na moją miłość do Lorenza Durrella, pisarza brytyjskiego, autora między innymi Kwartetu Aleksandryjskiego, który tam mieszkał przez pewien czas i tam jest jego dom, no i różne miejsca dla niego istotne, więc pierwszy raz się tam znalazłem właśnie śladami Lorenza Durrella podążając, no i jak mogę, to tam wracam. Są też takie osoby, z którymi, no bo ty wiem skądinąd nawiązując do tytułu, nazwy twojego podcastu, że jesteś taką osobą, która przywiązuje się i do miejsc, i do ludzi, i takie osoby w twoich esejach się przewijają. Już tutaj padło nazwisko Hillmana. Będę cię chciała zapytać tylko o jedną osobę, bo o reszcie postaci poczytacie sobie państwo, mam nadzieję, w książce Tomka, którą naprawdę warto nabyć i myślę, że ona mimo wszystko niesie i nadzieję, i właśnie przez tą swoją refleksyjność i przez rzecznictwo wątpliwości dużo takiego dystansu do tego, co się dzieje. Natomiast słusznie zauważyła nasza jedna słuchaczka, czy też widzka, że filozofia jest przedmiotem w liceum od tego roku w klasie pierwszej przez rok. Także częściowo twoje marzenie się spełnia, to podstawówka Przynajmniej jej tyle. nie ma, ale widzisz, przynajmniej tyle. Chociaż tyle. Tylko żeby nie było tak, że ksiądz uczy filozofii, bo to Nie wiem, często pewnie tak bywa. różnie to bywa, pewnie różnie bywa.
Ale aha, jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, które ja też chciałam jakby to uzupełnić w twoim idealnym świecie, jakby się to miało z budowaniem wspólnotowości, bo też takie tutaj pytanie pada. A co z budowaniem wspólnotowości? No, bo rozumiem, że ten indywidualizm, który dzisiaj jest, ty już krytykowałeś dzisiaj wystarczająco dużo, mam wrażenie. I w twoich esejach jest tego jeszcze więcej, ale czy ty byś chciał takiego świata, w którym jakoś wychodzimy poza właśnie myślenie jakby o sobie? Tak, no tak. Mi się chyba jakoś tak najbliżej w sensie moich raczej fantazji, marzeń, aniżeli czegoś, co bym widział jako realistyczny w tym momencie projekt społeczny, to do anarchosyndykalizmu, to znaczy do takiego podejścia, w którym własność jest też wspólnotowa. To znaczy, jak mamy firmę, to najlepszy przykład, to wszyscy trochę jesteśmy właścicielami tej firmy. Nie jest tak, że ktoś ją jeden ma. To jest bardzo atrakcyjna propozycja społeczna. Nie wiem, czy do wykonania, bo to wszystko zawsze niestety natrafia na pewne naturalne predyspozycje nasze, które wiele na to No właśnie, tak wskazuje. chciałam właśnie powiedzieć, że to zwykle się rozbija o naszą naturę po prostu. Które wydaje się, że są raczej właśnie plemienno takie, no, ksenofobiczno-plemienne, natomiast niesprzyjające raczej takiej wspólnocie o charakterze globalnym. No ale z drugiej strony, jak pomyślimy o ludzkiej kulturze i o tym wszystkim, co żeśmy dotąd zrobili, dobrego, nie mówię o tym złym, no to jest to jedno wielkie opus contra naturam, czyli właśnie działanie przeciwko tym naszym naturalnym uwarunkowaniom. Więc wyobrażam sobie, że to jest całkiem możliwe i myślę też, że bardzo możliwe jest no, przeorientowanie takiego myślenia o tym, co konstytuuje jakąś hierarchię wartości w tym świecie. I też w dużym stopniu to mam na uwadze w swoich różnych apelach drobnych, żeby przestać myśleć o pewnych sprawach jako o danych raz na zawsze, naturalnych, niezmiennych. Mamy taki odruch do tego, chociażby właśnie, żeby myśleć o jakimś takim porządku wolnorynkowym, jako o czymś, co jest naturalne, co jest oczywiste, co jest po prostu tak powinno być i koniec. No. Chcę tylko zauważyć, bo nie wiem, czy ty śledzisz to, co piszą nasi Właśnie słuchacze nie za i słuchaczki, bardzo, że wzbudziłeś bo. powszechny entuzjazm, używając słowa anarchosyndykalizm i naprawdę jest Okej. tutaj ogromna jakaś grupa, Super. ogromna, dwie osoby, trochę Trzymajmy się razem, przesadziłam. anarchosyndykaliści. Noam Chomsky jest z nami, jakby co? Tak jest. Ja chciałam już powoli kończyć naszą rozmowę, chyba że bardzo ci zależy na tym, żeby coś jeszcze powiedzieć i żeby nie żeby to jakby odeszło z naszymi słuchaczkami i słuchaczkami. Miałaś mnie jeszcze o jakąś postać Tak, zapytać. chcę cię zapytać o postać, jedną z wielu, które wracają w twoich esejach i audycjach i wiem, że jesteś z nimi związany od lat i mogłabym cię zapytać o Jamesa Hillmana, psychologa, ale to proszę zajrzeć do książki. Mogłabym cię bardzo bliskim ci człowiekiem. Mogłabym zapytać o Bunburego. Jeżeli Państwo słuchają i czytają Tomka, Państwo na pewno też wiedzą, czyli słynnego hiszpańskiego, wybitnego artystę, muzyka. Absolutnie, wspaniały, Mogłabym wspaniały. Cię zapytać o Christophera Lasza, autora słynnej książki o narcyzmie, też do niego wracasz bardzo często, ale chcę Cię zapytać o kogoś innego, do którego też wracasz, i jest to pan Miyagi. Ach, pan Miyagi, oczywiście. I wiem, że jakbyś miał okazję stworzyć ten swój wymarzony świat, w którym wszystko byłoby tak, jakbyś chciał, i ten anarchosyndykalizm również, to on byłby tam ważną postacią. Myślę, że miałby jakąś funkcję, chociaż jak mówisz anarchosyndykalizm, to musi być jakaś funkcja równoległa, czyli nie mógłby być zarządcą, ani menedżerem, ani prezydentem, tylko no, rozumiem, jednym z anarchistów. Ale kto to Byłby jest? naszym mistrzem po prostu pan Miyagi.
myślę, że No, taka albo funkcja. WF-u by uczył w szkołach. No, jakby był WF z panem Miyagi, to bym nawet chodził na ten WF. Ja Ale codziennie. Codziennie. Ale powiedz, kto absolutnie. to jest i dlaczego to jest No. taka ważna postać dla ciebie? Pan Miyagi jest bohaterem cyklu filmów Karate Kid. To są takie filmy z lat 80. Autorstwa zresztą Johna Avildsena, to jest reżyser Rockiego, bardzo sprawny hollywoodzki reżyser, specjalizujący się trochę w takich opowieściach właśnie, to zresztą charakterystyczne trochę dla kina lat 80. O właśnie różnych takich osobach, które się stykają ze złem tego świata, ale dzięki jakimś własnym wysiłkom i szlachetnemu charakterowi udaje im się to zło pokonać. No ale pan Miyagi to jest taki Japończyk z Okinawy, którego Daniel LaRusso, przybywający wraz z mamą do pewnego osiedla w Kalifornii w latach 80., przeprowadzający się z innego stanu, spotyka akurat w momencie, kiedy dręczą go koledzy z klasy, no bo jest nowy, jest raczej takim dość rachitycznym chłopakiem, który no nie wpisuje się w, powiedziałbym, taki ideał kapitana drużyny futbolowej, który jest skądinąd No nie bardzo jest charyzmatyczny. osiłkiem, tak? Nie Nie jest jest osiłkiem. osiłkiem, absolutnie jest właśnie takim raczej młodym intelektualistą. No i oczywiście wszyscy go tam biją. No i pan Miyagi, który pracuje jako dozorca na tym osiedlu, jakoś go tam najpierw pociesza, a później w momencie krytycznym spuszcza jakiś niesamowity, finezyjny łomot tym dręczącym Daniela LaRusso gościom, a następnie zaczyna się taka opowieść, taki bildungsroman trochę właściwie w realiach lat 80. Stanów Zjednoczonych i kina karate. Kiedy to ten pan Miyagi, którego gra Noriyuki Patmorita, już nieżyjący aktor, taki rzeczywiście nieduży, siwy Japończyk, taki archetypowy mistrz po prostu, archetypowy mistrz karate. No więc on go prowadzi przez meandry treningu karate i uświadamia mu przede wszystkim, bo mamy też antagonistę w postaci złego trenera, który trenuje tego kapitana drużyny futbolowej właśnie. I przekazuje mu taką filozofię bardzo brutalną, że trzeba wygrywać za wszelką cenę, być zawsze silniejszym, Tak, to stawiać trener na swoim. kapitalista. Tak jest, atakuj. Pan Miyagi właśnie reprezentuje anarchosyndykalizm w tym filmie. Jest, można powiedzieć, upostaciowieniem Dokładnie. anarchosyndykalizmu, a tam jest neoliberalizm w postaci tego złego trenera. No i anarchosyndykalizm oczywiście wygrywa, dlatego że Daniel LaRusso ostatecznie na turnieju pokonuje kapitana drużyny futbolowej, ale znowu robi to nie w stylu jakiejś brutalnej naparzanki, tylko właśnie stosując, można powiedzieć, w praktyce całą filozofię, którą pan Miyagi mu przekazuje, która jest filozofią non-violence generalnie. Opanowywania własnej agresji. Tak, przede wszystkim to jest taka droga samopoznania, droga jakiegoś skonfrontowania się z własnym cieniem, jakby powiedzieli zwolennicy Karla Gustawa Junga, czyli z własną ciemną stroną, wejścia z nią w kontakt, rozpoznania jej w sobie i następnie użycia jej w celach szlachetnych. To A trzy powiedz, filmy dlaczego są. Pan mi... Przepraszam cię, tylko chciałam cię zapytać, dlaczego pan Miyagi jest dla ciebie taką ważną postacią? Z jakiego powodu? Co on symbolizuje? Słuchaj, no myślę, że po pierwsze ja generalnie miałem zawsze jakąś taką sympatię od najmłodszych lat do sztuk walki, sympatię teoretyczną. Fascynowała mnie ta filozofia stojąca za tym. Filmy z Bruce'em Lee jakoś mi się bardzo podobały, jak byłem dzieckiem. Po drugie, myślę, że on reprezentuje właśnie cały zestaw wartości, które w tym świecie są zapoznane i które są gdzieś zupełnie z tyłu. To jest człowiek właśnie bezinteresowny, szlachetny, niezwykle uważny i taki, który kompletnie jakby nie hołduje właśnie tym wartościom, które w dzisiejszym świecie są na topie. Nawet jego egzystencja kogoś takiego skromnego, kto właśnie jest dozorcą, niewychylającym się, i kto nie ma jakichś pretensji do bycia mistrzem świata,
A wiadomo, że pan Miyagi, my to wiemy oczywiście, pokonałby każdego, dosłownie każdego, czy Nawet to Lennoxa Lewisa. oczywiście, 40 sekund, a nie w 90. To Lennox Lewis by leżał od razu, to wiadomo. Natomiast myślę, że to jest też taka figura trochę istotna dla różnych chłopców, którzy albo bez ojca, albo z trudną relacją z ojcem się wychowywali. Co jest też moim kasusem, więc no wiele jakoś mi tutaj pan Miyagi istotnych doświadczeń dał. I też myślę, że on jest, no właśnie, on uosabia pewien archetyp, taki archetyp mocno zakorzeniony w kulturze, archetyp właśnie przewodnika, mistrza, kogoś, kto w jakimś sensie już wewnętrzne demony oswoił. Wie, jak z nimi dojść do ładu i kto też zarazem potrafi nawigować w tym strasznym świecie, brutalnym świecie, trudnym świecie i nie tylko to potrafi, on ci to jeszcze pokaże i on cię jeszcze przez to przeprowadzi. I myślę, że w Ja myślę, że takim. dzisiaj jest niezwykła Tak. tęsknota też za takim archetypem, prawda? Bo on też Tak. reprezentuje po prostu zwyczajnie dobro i szlachetność, takie słowa, Tak. które dzisiaj brzmią tak strasznie cienko i sama jak się słyszę, to tak trochę drga mi No, powieka, ale słuchaj, absolutnie, absolutnie. I dlatego moim zdaniem Cobra Kai, serial, który jest teraz na Netflixie, który jest follow-upem Karate Kid i jest Daniel LaRusso i właśnie Johnny Lawrence, czyli tych dwóch antagonistów. Właściwie głównym bohaterem na początku, w pierwszym sezonie jest Johnny Lawrence, czyli ten kapitan niegdysiejszy, który ma różne problemy i zły trener też się pojawia. Niestety pan Miyagi istnieje tylko duchem tam, no bo już Noriyuki Patmorita nie żyje, ale powiedziałbym, że działa gdzieś tam zza kadru pan zakulisowo. Miyagi, zakulisowo. I oczywiście to jest lukrowana bajka, ale powiem szczerze, że oglądam to z największą przyjemnością, bo to jest jakaś odmiana po tych jakichś mrocznych serialach z maszynami do zabijania różnego rodzaju. I nie wiem, gdzieś coś jest takiego bardzo fajnego i prawdziwego w tej postaci. I mnie ten pan Miyagi zawsze jakoś wzrusza po prostu też. Dobrze, proszę Państwa, chyba będziemy kończyć już tak naprawdę. Ja bardzo serdecznie Państwa zachęcam do czytania książki Tomka Nowej. Nie wiem, czy ją widać, Co robić przed końcem świata. To jest taki problem, że jest lustrzane odbicie, więc jak mi się wydaje, że ruszam w prawo, to ruszam w lewo i odwrotnie. Więc nie wiem, jak to. O, trochę widać. Ja tam widzę. Zapraszam też bardzo do, kto ma Netflixa, do oglądania serialu Cobra Kai, prawda, Tomku? Absolutnie tak, absolutnie tak. I Jeszcze też chciałam. do obejrzenia Karate Kid, bo są te filmy na Netflixie, co na pewno jest jedynka, bo widziałem, że wrzucili w końcu tą jedynkę, Proszę więc popatrzeć na absolutnie. wyraz twarzy Tomka, z jakim to mówi przekonaniem i Tak. wzruszeniem. Jeszcze chciałam tylko przeczytać jeden głos naszej słuchaczki, która mówi, że chciałaby żyć w świecie, w którym ludzie lubią ludzi. Do O tak, rządzenia no tak. wybierani są ludzie mądrzy i kompetentni. Dzieci filozofują i mają w tym wsparcie. Religia zapewnia wsparcie duchowe, nie będąc narzędziem manipulacji i wsparcia dla polityków. Cóż, w zasadzie tylko możemy się pod tym podpisać. Absolutnie, absolutnie. Bardzo, bardzo Państwu dziękujemy, że w środowy Bardzo wieczór dziękujemy. o godzinie 8 zechcieli Państwo z nami być dosyć długo. Chcę tylko powiedzieć, że amerykańscy psychologowie zbadali, że środy wieczorem są najlepsze do rozmowy o końcu świata i o śmierci. To oczywiście żart. Bardzo żałuję, że nie mogliśmy się spotkać na żywo, ale też myślę, że jakbyśmy mieli taką okazję, to musielibyśmy chyba wynająć salę koncertową, bo na pewno w antycznym domu kultury byśmy się nie pomieścili. Więc to ma jakieś swoje plusy i wiem, że były z nami osoby z bardzo wielu miast w całej Polsce, więc. Bardzo dziękuję, wszystkiego Bardzo dobrego. dziękujemy. Dziękuję Tobie, Tomku, i jeszcze raz zachęcam do czytania Tomka esejów, Co robić przed końcem świata. Dobrej Bardzo nocy. dziękuję. Dzięki Agnieszka też bardzo. Dzięki. I Państwu dziękuję.